Siemanko, witam was na moim kanale AquaKowutera, z tej strony Kamil. Moi drodzy, dzisiaj jest gruby odcinek, dlatego że w końcu kupiłem coś, na co czekałem tak naprawdę od, no można powiedzieć, 2 lat. Moi drodzy, ci co wchodzą czasami na moje live'y, przynajmniej raz mogli usłyszeć i dowiedzieć się, co to jest za zwierzak. Dlatego że, no ja tak naprawdę zawsze chciałem go mieć, jednak wiedziałem, że nie jestem na niego gotowy. Domyślacie się, o co chodzi? Jeżeli się domyślacie, no to się cieszę, że zgadliście, a jeżeli jesteście tutaj dopiero pierwszy raz na tym kanale, moi drodzy, wróciłem z Warszawy i oto co przywiozłem. Dobrze widzicie, moi drodzy, jest to Scolopendra subspinipes, którą w ogóle dostałem u Vantisterra, dzięki Vantis. Jest grubo, dlatego że po pierwsze jest to zwierzę, który oczywiście nie nadaje się dla początkujących hodowców i ja naprawdę długo zastanawiałem się, kiedy tak naprawdę mógłbym sobie na nią pozwolić. Powiem wam tak, jeżeli nigdy nie mieliście do czynienia ze zwierzętami jadowitymi, typu nawet jakieś ptaszniki, nie zabierajcie się za tego typu zwierzaki, dlatego że... A zresztą, zaraz wam powiem. Może zacznijmy od tego, że zrobimy sobie dla niej dzisiaj box, dlatego że musimy ją oczywiście przenieść z tego pojemnika. Jest tutaj oczywiście dla niej zbyt ciasno. Ja na razie tego pojemnika nie otwieram, z raczej, mam nadzieję, wiadomych względów. Odkładamy ją sobie na razie na bok. Już wam mówię, jaki zrobimy sobie dla niej pojemnik. Nie będzie to oczywiście, znaczy no oczywiście, nie będzie to pojemnik po prostu dla niej na stałe, dlatego że no ja bym wolał jednak mieć wysoki pojemnik dla skolopendry, ale z racji tego, że nie mam wysokich pojemników, a zostały mi tylko takie płytkie, już wam pokazuję, takie płciutkie. Tutaj mamy chyba 16 cm z tego co pamiętam, zaraz wam powiem. 16. Tak, tutaj mamy 16 cm wysokości, co jest moim zdaniem za mało na skolopendrę, dlatego że no są dosyć szybkie i lubią sobie pobiegać. Ale na szerokość i długość jest taka, no w sam raz, 37 cm na 28. No i dzisiaj sobie zrobimy taki właśnie pojemnik dla skolopendry. Ja zaraz wam pokażę, tutaj już zrobiłem sobie wcześniej wentylację. Jest to wentylacja oczywiście grawitacyjna, którą ja no dosyć często stosuję. Już kończę wam tutaj tą burzę robić. Mamy pojemnik, jak widzicie, wentylację mamy z jednej strony. Oczywiście też nie robimy jej zbyt nisko, dlatego że tutaj trochę podłoża będziemy musieli wsadzić. No i oczywiście na pokrywie widzicie, tu mamy otworki z jednej strony i z drugiej strony. I to po prostu damy po przeciwległej stronie, tak samo względem tej wentylacji. Czyli jak mamy ją tutaj, to z drugiej strony dajemy tą górną wentylację. Dobra. Jako podłoże zastosujemy sobie tutaj włókno kokosowe oraz no jakieś tam elementy wystroju, zaraz wam pokażę jakie. Ale no zaczniemy sobie od włókna kokosowego. Ja standardowo gdzieś zgubiłem już łopatkę, także ręczne robótki, że tak powiem, moi drodzy. No i tak, jeżeli chodzi o podłoże, dajemy go dosyć sporo, dlatego że skolopendry są to zwierzaki, które lubią się bardzo mocno i chętnie zakopywać. No i tym bardziej, jeżeli nie mają, załóżmy, jakieś kryjówki, tak? Jeżeli nie wsadzamy kryjówki, to na pewno taka skolopendra wam się bardzo głęboko zakopie. No i tak naprawdę będziecie hodować zwierzaka w podłożu, tak? Czyli no kompletnie nie będziecie go widzieć. Tym bardziej, że skolopendry ogólnie są dosyć skrytymi zwierzakami. Lubią taki półmrok, lubią mrok, nie lubią w ogóle mocnego oświetlenia. Także no niestety prawdopodobnie nasza skolopendra w dzisiejszym odcinku będzie trochę zestresowana, co jest dla mnie no na minus, dlatego że może być dosyć wściekła, że tak powiem. No i tak, robimy podłoże, ja tutaj dam około 5 cm. Pamiętajcie, że możecie dawać więcej, tylko no tak jak mówię, no musi być wyższy pojemnik, tak? Bo to też głównie chodzi o to, żeby i po pierwsze skolopendra miała dużo tego podłoża, żeby mogła się ewentualnie zakopać, no i również po to, że gdyby się jednak rozpędziła, to wam nie wybiegnie po prostu z pojemnika, tak? A tego byśmy oczywiście nie chcieli. Dobra, dajemy tak około 5 cm. Dobra. Co dalej? Dalej damy sobie, moi drodzy, kryjówki. I jako kryjówki ja tutaj zastosuję najzwyklejsze ścinki korkowe. Oczywiście też możecie sobie zastosować kamienie, jakieś takie płaskie, ale na przykład długie, pod którymi skolopendra mogłaby się spokojnie zmieścić i schować. Ale z racji tego, że ja mam trochę tych właśnie ścinków, damy sobie ścinki. I teraz tak, ja sobie wymyśliłem, że dam sobie po prostu jeden taki kawałek, może nawet nie z tej strony, tylko z drugiej, dlatego że tu mamy wentylację, ale z drugiej strony damy na samym brzegu po prostu taki kawałek. I teraz, moi drodzy, ja sobie po prostu ułożę takie coś, że wiecie, w tym momencie jak skolopendra będzie chciała, tutaj możemy zrobić po prostu taką kryjówkę.
No chyba tego nie widzieliście. Sorry, dzisiaj jest taki trochę chaotyczny odcinek, ale moi drodzy, jestem naprawdę w ciężkim szoku, co ja tutaj mam w tym momencie. Że ja się w ogóle dorobiłem po 2 latach skolopendry. Także wybaczcie mi. Ale no po prostu będę chciał sobie poukładać jakoś tak, żeby tutaj była taka minimalna szczelina, żeby skolopendra mogła sobie po prostu wykopać, jakby chciała, norę. Ja też ewentualnie tutaj mogę jej trochę to pomóc. Po prostu zrobimy taki delikatny otworek, a ona sobie to po prostu dalej rozkopie. Gdyby również nie chciała sobie zrobić w tym miejscu, możemy zrobić tego więcej. Ogólnie przy skolopendrach, moi drodzy, możecie dawać naprawdę dużo kryjówek, bo ona sobie to po prostu kiedyś tam wybierze, gdzie będzie chciała sobie siedzieć. Także ja wcale tych ścinków nie żałuję. Naprawdę istnieje duża szansa, że ta skolopendra jednak zakopie się centralnie pod tą ziemią, czyli pod tym torfem. Więc będziemy ją naprawdę rzadko widywali. Jednak samego korka jako korka, moi drodzy, nie żałujemy. Dobra. Osobiście uważam, że tyle wystarczy, dlatego że jeszcze będę chciał tutaj dać miseczkę na wodę. I tak, ja tej wody nie będę dawał wcale dużo, tylko po to, że gdyby skolopendra jednak chciała się napić, jak widzicie, to jest ta taka płytka miska, którą stosuję również u ślimaków afrykańskich. Gdyby chciała się napić, to jak najbardziej ma taką możliwość. Nie dajemy tu wcale dużo wody. Też nie chcemy, żeby nam się ta skolopendra utopiła, chociaż no nie są to płytkie, tak jak mówię, miski. Ale dajemy dosłownie cokolwiek, nawet te 0,5 cm. Czekajcie, bo coś tu nie chce ze mną współpracować, moja wodzianka. Dajemy dosłownie, no mówię, 0,5 cm, żeby cokolwiek było. Skolopendra, jak będzie chciała, to się napije. I druga sprawa, no ewentualny po prostu wystrój. Ja sobie tutaj wymyśliłem, że dam trochę liści dębu. Także zrobimy taki delikatnie leśny klimat. Ale no, tak naprawdę skolopendra jedyne, co tutaj potrzebuje w tym boksie, to właśnie kryjówki, nic więcej. Liście są, można powiedzieć, tylko dla nas, że tak powiem. Dla naszego widzimisię. Bo skolopendry, no nie powinno to raczej obejść, że tutaj ma jakiekolwiek liście. Dobra, ja wcale nie chcę dawać tego dużo, żeby jednak coś tutaj było, można zobaczyć w tym boksie. Dam odrobinę porostu. I ten porost też tak po prostu porozrzucam po tym korku, żeby cokolwiek po prostu jakoś tak wyglądało na nim, że coś się dzieje. Rozumiecie, o co chodzi? Nie ma tutaj jakiegoś takiego skomplikowanego wystroju. Po prostu zachowujemy takie najważniejsze rzeczy, czyli po prostu dużo podłoża, dużo tego torfu, kryjówki, może być właśnie i mogą być tuby korkowe, mogą być jakieś ścinki korkowe, mogą być kamienie płaskie oczywiście. No i co? Wilgotność utrzymujemy na przedziale 60 do nawet 80%, czyli tutaj jest bardziej takie terrarium wilgotne, więc ja tutaj stosować chrobotka nie będę. Powiem wam, że wahałem się trochę, ale wiem, że mi się to zepsuje, także nie dajemy tego. I ja sobie jeszcze wymyśliłem tutaj po prostu, że damy no w którymś rogu trochę mchu. Damy sobie trochę mchu. I zawsze nam ten mech trochę tą wilgoć w środku podtrzyma. Także widzicie, ja ten mech już sobie rozrobiłem. Jest dosyć mocno wilgotny. I dam go po prostu z jednej strony. I zawsze nam trochę tej wilgoci w tym boksie zatrzyma. No i również gdyby, załóżmy, skolopendrze zrobiło się zbyt sucho, gdyby sobie tak po prostu zdecydowała, że jednak ma za sucho, zawsze może sobie pod ten mech najzwyczajniej w świecie wejść. Także dobra. Mech mamy, już wam pokazuję, jak to wygląda. Jak widzicie, mamy tutaj miskę, mamy kryjówę i mamy praktycznie na 1/5 zrobiony mech. I w tym momencie ja tak naprawdę mógłbym zakończyć tutaj cały ten wystrój. Nie będziemy tutaj raczej nic więcej dawać. Tak, porosty mamy włożone, mamy włożone liście. I moi drodzy, teraz co? Przejdziemy do przekładania skolopendry. Tylko teraz tak, jeżeli przekładacie swoją skolopendrę, pamiętajcie, żeby mieć pensetę no najlepiej dłuższą od samej skolopendry, dlatego że one potrafią się wspinać po pensetach, a nie chcemy naprawdę, żeby nas taka skolopendra ugryzła. Pamiętajcie o tym, że no tak jak mówiłem na samym początku, jest to zwierzak szybki. No jest to tak naprawdę taki demon. To jest szybkie, to jest agresywne, to jest, moi drodzy, jadowite. Nie jest śmiertelnie jadowite, jednak naprawdę samo ukąszenie, samo, można powiedzieć, ugryzienie jest bardzo bolesne i sam jad, po prostu sama specyfika tego jadu
powoduje, może spowodować martwicę, załóżmy taką domiejscową w jednym miejscu, gdzie po prostu skodopędra was dziabnęła. Jest to naprawdę bardzo bolesne i niektórzy porównują na przykład takie ukąszenie jak po prostu wlewanie wrzątku do żył, także no nie chcemy naprawdę takiego czegoś. Tym bardziej, że ten zwierzak kompletnie nie nadaje się na branie na ręce. Ja oczywiście tego odradzam. No i polecam takiego zwierzaka jedynie osobom, które już naprawdę mają jakieś tam, jakie tamkolwiek doświadczenie w trzymaniu takich zwierzaków dosyć mocno agresywnych, szybkich i jadowitych. Także no jednak osoba, która załóżmy nigdy nie miała zwierzaka takiego jadowitego, no nie może sobie na takie coś pozwolić. Ja oczywiście odradzam, nie polecam. I pamiętajcie, nie bierzemy skolopendry na ręce. No to jest naprawdę największa głupota, jaką możecie zrobić w tym momencie. Dobra, ja już się biorę za otwieranie pojemnika, zaraz wam pokażę, aby ściągnę te gumki, które to naszą skolopendrę trzymały. Zapytacie, co to jest w ogóle za gatunek. To jest skolopendra subspinipes, czyli to taka najpopularniejsza dostępna w handlu. Jest to jedna z większych skolopend dostępnych. No i co? No i moi drodzy, bierzemy się za otwieranie. Ja na pewno uchylę sobie po prostu dookoła. Nie będziemy tego otwierać w tym momencie. Tylko po prostu sobie potwieram te takie brzegi, co otrzymają ten pojemnik. Ja też mam po prostu tutaj świadomość, że ona może być w tym momencie rozdrażniona, dlatego że jest dosyć mocne światło. Do tego coś się dzieje nowego dla niej. No i moi drodzy, prawdopodobnie jest głodna, także no ja naprawdę muszę tutaj uważać. Oczywiście no, doświadczeni hodowcy mogą się teraz ze mnie śmiać, że tutaj robię nie wiadomo co, że przeżywam, ale moi drodzy, ja naprawdę uważam, że z takimi zwierzakami trzeba uważać. Bo jednak no, nie chcemy po pierwsze, żeby nam uciekła, a po drugie nie chcemy, żeby nas dziabnęła. Bo to by było najgorsze, co możemy teraz w tym momencie zrobić. Dobra, jak widzicie, ja już tutaj mam na wszelki wypadek wieczko. I wiecie co, zrobimy tak, ja ją po prostu wpuszczę, od razu ją zamknę. Jeżeli ona się uspokoi, otworzymy i ja wam ją po prostu lepiej pokażę. Także czekajcie, dam trochę lampę wyżej. Dobra. Ja się biorę za otwieranie. Także moi drodzy, na chwilę może być trochę utrudnione oglądanie tej naszej skolopendry. Głównie chodzi o to, żeby ona nam z tego wyszła. Jak wyjdzie? Dobra, ja już wieczko mam. O, widzicie? No jest potwór, nie? Moi drodzy, naprawdę to jest potwór. To jest diabeł wśród zwierząt. Mam nadzieję, że mnie nie wystrzeli. No to by było najgorsze, co bym tutaj chciał. Ale fajnie, jakby nam zeszła stąd, wiecie? O, widzieliście, jak się rzuciła na pęcetę? Mówiłem wam, to jest naprawdę diabeł. I to wiecie co, ja wam powiem tak. Ze wszystkich zwierzaków, jakie mam, do tego czuję naprawdę największy respekt ze wszystkich. Dobra, moi drodzy, ona już wychodzi. Zaraz wam ją pokażę. Aby niech wyjdzie do pojemnika. Na razie widzę, że coś kombinuje. Wiecie co? Na chwilę wam zatrzymam materiał, poczekam aż ona się uspokoi. Dobra, moi drodzy, ja już jestem po zabiegu. Wiecie co? Dobrze, że naprawdę na chwilę zastopowałem, nie patrzyłem się tutaj w ekran. Bo mało brakowało, byłaby ucieczka. Powiem wam tak, że naprawdę jest to wredne stworzenie. I dosyć naprawdę agresywne, już wam pokazuję, co tu się dzieje. Ja na wszelki wypadek nie będę otwierał do końca, żeby w razie czego zareagować. Widzicie tą bestię? Możemy spróbować sobie ją nakarmić. Czekajcie, na chwilę przymknę, żeby nam nie zwiała. Lepiej was po prostu ustawię, żebyście lepiej to wszystko widzieli. I damy jej po prostu... możemy dać jej tak naprawdę larwę mącznika. Ja was oczywiście, moi drodzy, przepraszam za ten chaos dzisiaj, ale no ja wam mówię, naprawdę, no ja jestem tutaj mega zajarany tym zwierzakiem. No i powiem wam, że trochę się spociłem przy przekładaniu tej skolopendry. Także musicie mi to wybaczyć. Dobra, ja już mam larwę mącznika. To jest trochę mała karmówka jak na taką skolopendrę. Ale spróbujemy zobaczyć, czy ją chapnie. Wiecie, ona teraz jest zestresowana, więc może być różnie z tym jedzeniem.
jednak mam nadzieję, że zabierze się do tego po prostu. Ale no powiem wam, że jest naprawdę obłędna. No jaram się mega tym zwierzakiem. No kurczę. Ale opłacało się czekać 2 lata, moi drodzy. Powiem wam, że nagrywając nawet całą relację z tych targów, z tej całej zoo-egzotyki, możliwe, że gdzieś były, ale naprawdę ja nie widziałem. Widziałem dosłownie tylko tą jedną sztukę z kolopędrzy i naprawdę, Vantistera, jestem wam mega wdzięczny, że ją mieliście i że mogłem ją wziąć, bo naprawdę się jaram. Dajmy chwilę, ja już nie będę tutaj przewijał materiału. To może być dłuższy odcinek, moi drodzy. Ja tutaj akurat w tym materiale nie chcę się zbytnio przejmować tym, że to będzie długi odcinek. Chcę wam po prostu pokazać, czy uda mi się ją nakarmić w tym momencie, ale no powiem wam, że jest naprawdę mega. Nie to, że jest wielka, to jest piękna. No i pamiętajcie, że niebezpieczna. Ale chyba nie jest zainteresowana, wiecie? Chyba nie jest zainteresowana żarciem. Ja jeszcze jej podrzucę jedną larwę tak bliżej niej po prostu, żeby ona widziała, że coś się dzieje. I zobaczymy, czy zje. Dobra. O, moi drodzy, coś się dzieje. Złapie czy nie złapie? Wiecie co, ona jest w tym momencie zestresowana, więc chyba nic z tego nie będzie. Ale z racji tego, że na chwilę się uspokoiła, że jest taka w miarę naprawdę spokojna, nie ucieka, nie biega, nie rzuca się. Bo w momencie, gdy ja wam wcześniej zastopowałem, ona dosłownie skakała po tym całym boksie, rzucała się na pokrywę, chciała po prostu albo wyjść, albo zaatakować. Ciężko powiedzieć. Ale spróbuję wam ją przybliżyć, żebyście lepiej widzieli. No naprawdę, moi drodzy, jest obłędna. Powiem wam, że dawno nie zrobiłem tak chaotycznego odcinka. O, moi drodzy, ja się muszę szykować z pokrywką. Dawno nie zrobiłem tak chaotycznego odcinka. Ale powiem wam, że jest naprawdę mega. O, dobra. Wzięła się za picie, także widzicie, miseczka z wodą musi być, moi drodzy. Dobra, niech ona sobie pije. A ja wam już pokazuję, jak ona wygląda. Ale się, moi drodzy, jaram. No, liczcie, ile razy powiedziałem, że się jaram w tym odcinku. Napiszcie w komentarzach, jeżeli wiecie. Ale zobaczcie, jaki to jest stwór. Ma masę odnóży. I wyobraźcie sobie, że te odnóża są dodatkowo jeszcze zakończone pazurami. Także no naprawdę, to jest dosłownie maszyna zabójca. Agresor. Jestem aż w szoku, że ona jest taka spokojna w tym momencie. Ale to chyba tylko dlatego, że chciało jej się pić. Dobra, moi drodzy, nie będziemy przedłużać tego odcinka. Oczywiście jeszcze zrobimy karmienie tej naszej bestii, tego naszego diabła. Ale to już w kolejnym odcinku. Ewentualnie, no zobaczymy. Na pewno będą, moi drodzy, materiały z tego zwierzaka. Także, no mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Ja wiem, że on był chaotyczny. Ale, moi drodzy, wy nawet nie wiecie, jakie to są emocje teraz przed obiektywem. Także, no ja naprawdę, ja się tak mega jaram. Dobra, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Ja ją zamykam. Jak widzicie, no na razie nie widzicie, ale wentylację mamy po drugiej stronie, tak jak mówiłem na początku, czyli wentylacja grawitacyjna. No i dobra, kończymy ten odcinek, moi drodzy. Skolopendra, pierwsza skolopendra na hodowli jest. Normalnie mega. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Bajo!